I teraz jesteśmy na początku rzędu 13. I tutaj widzimy, że w tym rzędzie w środku będę także przerabiać dwa oczka razem. Dlaczego akurat w rzędzie 13, a nie na przykład w rzędzie 14? Rząd 14 przerabiamy cały. Dlatego, że chcę wykorzystać tutaj to skrzyżowanie tych oczek i po prostu przerobić tutaj te dwa oczka razem. Widzimy w diagramie, że najpierw przerobimy dwa oczka na prawo, a potem będziemy przerabiać dwa razem. Chcę po prostu wykorzystać tutaj te oczka. To zgięcie, to skrzyżowanie, dlatego że po prostu tutaj nie widać aż tak bardzo i jeśli przerobię te dwa oczka razem, to po prostu to przerabianie zginie za tym skrzyżowaniem, dlatego że widzimy te dwa oczka, tak one są blisko siebie. Czyli po prostu robimy, tak jak mamy w diagramie, dwa oczka na prawo, potem dwa oczka razem przerabiamy na prawo, tak żeby się układały w prawym kierunku i potem znowu mamy dwa oczka. I znowu mamy jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe i jesteśmy znowu na początku rzędu 13 i robimy dwa prawe, dwa prawe razem i dwa prawe. I jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. I znowu mamy dwa prawe, dwa prawe razem. Od tyłu, jak ja to mówię, od tyłu nabieramy tutaj, od tyłu za przednią nitkę. I potem dwa prawe. I potem mamy jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe i tak robimy po prostu cały ten rząd do końca rzędu. Teraz mamy rząd 14 i w rzędzie 14 widzimy, że wszystkie oczka przerabiamy, które są w rzędzie, tak jak schodzą z drutu, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć prawych, potem mamy jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. Tutaj żadnych oczek nie przerabiamy razem, nie zmniejszamy obwodu akurat w tym rzędzie, a to dlatego, że ja chcę, żeby po prostu te oczka się ułożyły, żeby odpoczęły, żeby czapka albo właściwie same warkocze nabrały troszeczkę kształtu. Dlatego ten rząd przerobimy sobie bez niczego, bez żadnego zmniejszania, czyli będą raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek na prawo, tak jak w diagramie tutaj. W diagramie mamy. Potem mamy jedno lewe i jedno prawe i jedno lewe. I tak robimy do końca okrążenia. Powtarzamy sobie ten rząd 14, w którym mamy pięć prawych, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. I tak po prostu powtarzamy tą sekwencję do końca okrążenia. Teraz mamy rząd 15. Przerobimy sobie trzy oczka na prawo i potem dwa ostatnie oczka z tej części warkoczowej, z tych prawych oczek, przerabiamy sobie od tyłu za przednią nitkę razem na prawo, tak żeby powstały cztery. Dlaczego właśnie tą? Dlatego, że ten warkocz mamy tutaj z tej strony, a tutaj mamy puste oczka i stwierdziłam, żeby ten warkocz nam się potem ładnie układał, bo tutaj zrobimy sobie jeszcze jeden warkocz, to po prostu weźmiemy, przesuniemy oczka w prawą stronę. Tak się będzie lepiej układać. Potem mamy jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. I tu mamy koniec tej części powtórzeniowej, jak mamy w diagramie. I następnie mamy znowu te prawe. Przerabiamy sobie trzy oczka na prawo i potem dwa ostatnie prawe razem na prawo za przednią nitkę. Lewe, prawe, lewe.
I teraz jeszcze Wam raz pokażę tutaj. Raz, dwa, trzy prawe i dwa ostatnie. Łapiemy od tyłu za przednią nitkę. I znowu lewe, prawe i lewe. I tak do końca okrążenia. Teraz jesteśmy w rzędzie 16. I widzimy tutaj, że będziemy robić warkocz. Z tym, że mamy tylko 4 oczka do przerobienia warkocza, do skrzyżowania. I ponieważ mamy tylko 4 oczka, to już nie możemy zrobić takiego warkocza, jak robiliśmy wcześniej. I tutaj po prostu będziemy krzyżować tylko te 4 oczka, które są, i skrzyżujemy w tą stronę, że będzie się to skrzyżowanie kłaść w prawą stronę, bo tak po prostu lepiej będzie wyglądać. I w tym przypadku bierzemy sobie pierwsze 2 oczka na drut pomocniczy, zostawiamy z tyłu robótki, przerabiamy kolejne 2 oczka, które leżą z przodu warkocza, i przekładamy sobie te 2 oczka. I tu w tym warkoczu, ten warkocz też mamy zaznaczony na żółto, czyli będzie troszeczkę inaczej. Tutaj mamy ponownie szansę zgubienia kolejnych oczek, dlatego że nadal mamy za dużo oczek, żeby je ściągnąć na czapkę. Po prostu za mocno będzie się ta czapka marszczyć. Więc przerabiamy sobie te 2 oczka razem. Potem przerabiamy jedno oczko na lewo, następne na prawo, następne na lewo. I mamy koniec tego rzędu 16 diagramu. Więc dojeżdżamy do następnego warkocza i powtarzamy ponownie ten 16 rząd w ten sposób, że 2 oczka przekładamy na drut pomocniczy. Przerabiam na prawo kolejne 2 oczka. Przekładam te 2 oczka z drutu. I przerabiam je razem. Oba oczka przerabiam na prawo. Z 2 oczek robię jedno. I następnie lewe oczko, prawe i lewe. Koniec rzędu w diagramie. I znowu robię warkocz, przekładam 2 oczka na drut pomocniczy, zostawiam z tyłu robótki, przerabiam kolejne 2 oczka, zakładam te 2 oczka z drutu pomocniczego, przerabiam je razem na prawo, czyli z 2 oczek robię jedno oczko prawe. I potem mamy jedno lewe, jedno prawe i jedno lewe. I tak robimy do końca rzędu. Widzimy się, to znaczy do końca okrążenia. Widzimy się na końcu okrążenia. Teraz mamy już ten rząd z warkoczem gotowy. I następny rząd to będzie rząd 17. Przerabiamy sobie wszystkie oczka tak, jak schodzą z drutów, żeby po prostu wyprostować troszeczkę te wszystkie oczka, tą całą czapkę, żeby to ładnie wyglądało. Czyli po prostu robimy tak, jak są w diagramie. 3 oczka prawe, potem mamy jedno lewe, jedno prawe i jedno lewe. I znowu 3 oczka prawe, jedno lewe, jedno prawe i jedno lewe. 3 oczka prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. I tak do końca tego rzędu. I to jest rząd 17. Teraz mierzymy. Ja mam tutaj 23 cm. A żeby czapka pasowała tak dobrze na głowę, powinna być tak 24 cm. Chodzi o to, żeby naciągnąć ją dobrze na uszy, żeby nie wiało. Jeśli ktoś chce mieć krótszą czapkę, to może oczywiście ją już sobie skrócić. Ale dla mnie musi być to czapka 24 cm. Tak mniej więcej 23,5-24 cm. Żeby ona dobrze leżała na
głowę, to znaczy od początku, od tego miejsca zawiniętego, nie cała, bo tu jest wywinięcie, którego się nie liczy, ale po prostu od tego miejsca, kiedy będzie przy czole. Więc my tutaj sobie zrobimy jeszcze jedno okrążenie i w tym okrążeniu ja będę gubić ponownie oczka, dlatego żeby to ładnie wyglądało. I teraz będziemy przerabiać w ten sposób, że te dwa pierwsze oczka przerobię sobie razem na prawo za przednią nitkę, następne na prawo, potem mamy jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe i potem mam ponownie dwa oczka, to znaczy mam trzy oczka i dwa pierwsze oczka prawe przerobię sobie za przednią nitkę na prawo, tak, potem mam jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. I znowu mam trzy oczka. Te trzy oczka zostały od warkocza. I potem mam sobie, przerabiam te dwa pierwsze razem. Z dwóch oczek powstaje mi jedno oczko. Jedno prawe, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe. I tak robię sobie do końca okrążenia w ten sposób, że dwa oczka przerabiam razem na prawo, potem jedno prawo, jedno lewe, jedno prawe, jedno lewe i tak dalej. I w ten sposób zmniejszamy sobie obwód całej czapki od pewnego momentu. Tutaj widzimy od tego momentu, gdzie ja tą nitkę wciągnęłam. Chciałam, żeby po prostu, żeby było widać, jak zmniejszamy tutaj tą czapkę. Sobie robimy tak dalej do końca okrążenia. I tak to wygląda. I to już dobrze wygląda. Tutaj możemy sobie ściągnąć te oczka. Tych oczek nie jest za dużo. Więc ja sobie przerobię tylko jeszcze jeden rząd. Tak jak schodzą z drutów. To jest ostatni rząd w tym diagramie. On jest zaznaczony w diagramie, żeby osiągnąć wysokość czapki, którą ja chcę mieć. I następnie po prostu ściągnę sobie czapkę. I to będzie koniec naszej czapki. Czapka będzie po prostu gotowa. Potem zrobimy tylko jeszcze pompon. Ale tu już nie będę pokazywać, jak robić pompon. Do zrobienia pomponu jest osobny film, który jest tutaj w rogu. Można go wykorzystać i zrobić pompon po prostu z tej włóczki, tu, z której robicie czapkę. Może to być sztuczny pompon także, to znaczy sztuczny, jakiś futerkowy. Niekoniecznie musi być z tej włóczki. Jeśli chcecie, może być to pompon futerkowy. I teraz widzicie, jak już mam tak mało oczek, to nawet muszę tutaj używać Magic Loopa i wyciągnąć sobie nitkę, dlatego że jest za mało oczek w stosunku do długości żyłki. Pompon w tym filmie robię starą metodą, na kółkach wyciętych z tektury, ale oczywiście jeśli macie przyrząd do robienia pomponów, to możecie go wykorzystać. Tutaj mamy koniec rzędu, ostatnie oczko. Tak wygląda nasza czapka, jak się ją ściągnie. Ja jeszcze zmierzę. Proszę bardzo. Mamy 20, prawie 24 cm razem z tym ostatnim oczkiem. Jak ściągniemy, to będzie akurat. Teraz odcinamy nitkę. Odcinamy nitkę tak ze 20 cm albo nawet 25. Nie za długą, ale też nie za krótką, dlatego że po prostu raz musimy ściągnąć, a potem musimy ją zakończyć. Ucinamy. Bierzemy igłę dziewiarską. Wciągamy po prostu nitkę. Igła dziewiarska. I teraz bierzemy i przekładamy wszystkie oczka zamiast na drut, to po prostu na igłę dziewiarską.
na nitkę wszystkie oczka po kolei, te, które nam zostały. I tutaj ściągamy, ale tutaj zostawiamy sobie ten kawałek, dlatego że potem przeciągniemy przez tą nitkę, żeby po prostu nie zgubić jej na początku. Wszystkie oczka przekładamy sobie na nitkę. Ściągamy sobie marker. Ostatnie oczko. Trzymamy tą nitkę pierwszą. Ściągamy, ściągamy, ściągamy. Przekładamy sobie przez tą nitkę. Ja zawsze przekładam, dlatego że po prostu ładniej się układa. Uważam, że ładniej się układa. Nie robią się schody. Zaciągamy na tyle, ile możemy. Tak? Proszę bardzo, tak wygląda czapka u góry. Tak wygląda cała czapka. Teraz sobie przekładamy tą nitkę na drugą stronę, na lewą stronę i zakańczamy sobie. Chowamy sobie tą nitkę. Zabezpieczamy ją jeszcze za któreś z oczek. Teraz chowamy tą nitkę sobie w ściek tutaj. Przeciągamy nitkę na lewej stronie, tak żeby nam nie uciekła. Czyli po prostu chowamy sobie ją w oczkach. I jak jest już dosyć daleko od tutaj, od czubka, to można sobie ją uciąć, tak żeby ona nam się nie wywlokła. Teraz można odciąć, jak już dosyć długi kawałek ja przeciągnęłam, odcinamy. I tak wygląda teraz ta czapka. Tą nitkę też oczywiście musimy schować. I robimy to w ten sam sposób, że przekładamy sobie na lewą stronę i podbieramy tutaj te oczka, które już są na lewej stronie. Po prostu chowamy ją, przeplatając przez oczka, żeby ona się nie wywlekła. Kawałek i odcinam. Nic nie widać. I teraz tu widzicie, że po prostu tu wciągnęłam tą nitkę ratunkową po to, żeby pokazać, że od tego momentu czapka zaczyna się zwężać. Tutaj zmniejszamy obwód czapki, ilość oczek i po prostu ona robi się zaokrąglona. I tu widzimy, że po prostu ta część zmniejszania jest, ma wysokość mniej więcej 8 cm, 7 cm, właściwie 7,5, a ta część, do której, od której zaczynamy zwężać, ma wysokość 6 cm. Cała czapka w tej chwili ma 23 cm, nie 24, tak jak mówiłam, dlatego że po prostu tutaj jak tutaj się zmniejsza ta odległość, dlatego że tutaj zamykamy te oczka, ściągamy wszystkie oczka i przy ściąganiu po prostu zmniejsza się obwód. Tak wygląda nasza czapka. Oczywiście teraz tą linkę ratunkową możemy wyciągnąć. Ona nam już jest niepotrzebna. Tak wygląda teraz ta czapka. Teraz mamy do zrobienia jeszcze tylko pompon i możemy ją nosić, jeśli chcemy, możemy sobie ją zblokować, wyrównać. To jest czapka z takimi potrójnymi warkoczami, które są przeplatane trzy razy jakby. I tutaj mamy proste, prawe oczka. Jeśli macie ochotę na jakąś bardziej skomplikowaną czapkę warkoczową, to tutaj mam jedną taką warkoczową czapkę, która jest w moim sklepie Iwona Eriksson Design.eu.
link jest tutaj w rogu do tej czapki. Czapka nazywa się Kokini. Do tej czapki są także pasujące rękawice, a także pasujący komin, takim samym ściegiem robiony. Tutaj jest bardziej urozmaicone, powiedzmy, pomiędzy tymi warkoczami mamy inne, mniejsze warkocze i po prostu mamy także ozdobny ściągacz. Jest opis tej czapki, jest opis rękawic i opis komina i po prostu kupując wszystkie trzy opisy można także dostać zniżkę. Wszystko jest w tekście opisowym przy tych produktach, przy czapce, przy kominie i przy rękawicach. Wszystko to znajduje się w moim sklepie Iwona Eriksson Design EU. Także tam jest sporo innych czapek, nie tylko warkoczowych, niektóre z grubszych włóczek, niektóre z cieńszych włóczek. Zapraszam serdecznie do robienia czapek, a także zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie tutaj. Na końcu tego filmu pojawi się moje zdjęcie, wystarczy kliknąć na to zdjęcie, przejść do mojej głównej strony i tam kliknąć na czerwony przycisk subskrypcja, a obok także na dzwoneczek, wtedy otrzymacie powiadomienia z każdym moim nowym filmem tutaj na kanale. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że byłyście ze mną, że dziergałyście ze mną tą czapkę. Jeśli podoba Wam się ta czapka i te wszystkie tutoriale, pokażcie kciuka w górę pod filmem, a będę także bardzo wdzięczna, jeśli skomentujecie i po prostu napiszecie swoje wrażenia na temat tej czapki, czy czapka Wam się podoba, czy czapkę może już zrobiłyście, czy jest to Wasza pierwsza czapka na drutach, czy robicie więcej czapek. Bardzo serdecznie zapraszam do komentowania i dziękuję, do zobaczenia w przestrzeniach internetu. Dziękuję bardzo.